Kilkudziesięciu zawodników wzięło wczoraj udział w pierwszych w Suwałkach zawodach Arm Wrestling Suwałki Plaza 2010. Na rękę siłowali się zarówno mężczyźni i kobiety. Była wspaniała walka, żywiołowy doping i konkursy dla widowni. Na miejscu można było spotkać Dariusza Wiśniewskiego, jednego z najlepszych zawodników w tej dyscyplinie. W listopadzie Wiśniewski zmierzy się w Pucharze Świata Zawodowców w Arm Wrestlingu. Sportowiec cieszy się z zainteresowania tego typu dyscypliną. Zainteresowanie jest ogromne. Dostaję maile, dzwonią do mnie osoby, że chciałyby trenować. Osoby, które już prowadzę, też twierdzą, że zgłaszają się do nich młodzi chłopcy i chcieliby trenować. I to wszystko zmierza ku temu, żeby chyba jednak założyć klub w Suwałkach i zacząć trenować profesjonalnie, gdyż likwiduje to pewne zagrożenie związane z siłowaniem się w sposób nieprofesjonalny. Duża frekwencja na zawodach cieszy również Sławka Wiśniewskiego z klubu kulturystycznego Oskar, współorganizatora Arm Wrestling Suwałki Plaza 2010. No oczywiście jest to bardzo widowiskowy sport, taka typowo męska dyscyplina sportu z dużą dawką adrenaliny. No i doskonała okazja, żeby się spróbować, żeby mieć motywację do kolejnych treningów, do udoskonalania swojego warsztatu treningowego, no i szukania takich skutecznych pomysłów, żeby być lepszym od rywali na poprzednich zawodach, tak? Organizatorami zawodów byli Galeria Handlowa Suwałki Plaza, Agencja Promocji Sportu Polski Sport oraz Klub Kulturystyczny Oskar. Chodziło nie tylko o zwycięstwa, ale także o wspaniałą zabawę dla widzów, wyjaśniał Dariusz Mazur, jeden z organizatorów. Zgłosiło się około kilkudziesięciu osób, także myślę, że jest to czołówka najsilniejszych suwalczan i że będzie to coś nowego, nietypowego, a zarazem atrakcyjnego dla tych wszystkich, którzy będą mogli to obejrzeć na żywo.